Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanX100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed Odyssey. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku skończyliśmy tutaj w Elis, gdzie odegraliśmy sobie spektakl przedstawiający historię Leonidasa, gdzie zdarzyło się, że Cassandra zagrała główną rolę, a więc właśnie wspomnianego swojego dziadka. No a co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku zmierzamy do Doliny Olimpijskiej, gdzie do zrobienia będziemy mieli kilka zadań. Zanim to, pójdziemy sobie do tego pytajnika. Szczerze nie sprawdziłem w necie, gdzie się znajduje ten enigmatyczny ostrakon w tamtej lokacji. Także dość czuję, że ja go sobie pozostawię już przez jakiś czas niezbadaną, bo nie chcę mi się szczerze teraz gdzieś tam też tego szukać. Poza tym to może wcale nie być takie łatwe znaleźć tutaj odpowiedź na to pytanie w internecie. Bo nie wiem, czy ktoś ewentualnie się o to pytał i tak dalej, czy ktoś to znalazł. Znaczy, ktoś znaleźć pewnie musiał. Tylko kwestia, wiecie, być może wrócimy tutaj, jak sobie zsynchronizujemy jeszcze więcej punktów widokowych, trochę się nam polepszy percepcja Ikarosa. To nam powinno umożliwić wtedy odnajdywanie takich rzeczy z większej odległości i wtedy być może uda nam się to odnaleźć. Dlatego, tak jak mówię, na razie zajmiemy się tym tutaj jednym pytajnikiem i to jest całkiem spory obóz z tego, co widzę. Póki nie jesteśmy na terenie Doliny Olimpijskiej, możemy to robić. Generalnie już tam podczas samych igrzysk raczej pytajników nie będziemy robić, ponieważ może mieć to jakieś swoje reperkusje, także tam się troszeczkę od zabijania i od wszystkich innych rzeczy powstrzymamy. Czy ja doskoczę do tego gościa? Mogę go zaznaczyć? Nie mogę. Czyli gra tutaj niestety nie pozwala wskoczyć przez miejsce, w które się nie da normalnie wskoczyć nawet tym doskokiem. Ale na szczęście wejść możemy tutaj. No i co? I trzeba zacząć mordować w takim razie. Tutaj zbytnio więcej opcji nie ma. Oczywiście robimy tak zawsze po cichu. Tamten gość akurat się zaczął przemieszczać. Być może zdąży przejść w krzaczki. Git. I zdążę go dziabnąć. To, że go dziabnął. Oczywiście. No i cały misterny plan. Jak to mówią w pizdu. Niestety. Trudno. W takim razie troszeczkę powalczymy w sposób, że tak powiem, normalny. Ale niestety nie przytrzymałem, a no, było to wymagane do zabicia akurat tego przeciwnika. Tam mnie jakiś jeszcze łucznik mocno strzela, także też za chwilę się go pozbędziemy. Tylko wpierw jeszcze tych troszeczkę tutaj mocniej uderzymy sobie. Między innymi strzałami naszymi. Dobra, ten już prawie nie ma, tego sobie rozbrójmy, starczy. Dobra. Tamtego mogę zabić już zwykłą strzałą, nie muszę jej nawet jakoś specjalnie silnie naciągać. Tego sobie też spróbujemy w miarę szybko wyeliminować właśnie z pomocą strzał. Tamten gdzieś do mnie siepie jak szalony. Za chwilę do niego pójdziemy albo też mu poślemy strzałę. Chociaż nie, chodźmy. Chodźmy i w ten sposób. A, dobra, bo tu widzę, mamy jeszcze. Oj, tam jakiś dzieciak jest uwięziony, co ciekawe. No dobra. To tym bardziej trzeba mu pomóc. Dobra, temu jeszcze troszeczkę przypieprzmy. I tam jest jeszcze jeden łucznik. Dobra. Spierdalaj, gnoju. O, dobra, i to jest ten silniejszy przeciwnik, którego właśnie gdzieś z oczu straciłem. I się, jak okazuje, jest łucznikiem. No dobra. Troszeczkę wolno nam to jego zabijanie idzie. O, jeszcze gdzieś jest chyba jeden, bo gdzieś tam kogoś słyszałem, jak coś mówił. Kurde, nie trafiłem, serio. Masakra. Dobra. Już go sobie dokończymy chyba zwyczajnie. Okej, dobra. I jeszcze jednego mamy pana kolegę. Kolejny łucznik, też silniejszy. Ale on już raczej jest troszeczkę słabszy, jak zresztą widać na załączonym obrazku. No ale fajnie jakby padł, a nie strzelałem mnie strzałami. Dobra, w końcu. Ten obóz zajął nam zdecydowanie za dużo czasu przez mój głupi błąd. No ale cóż, trudno. Przeszukajmy skrzynkę, spalmy zapasy. I też może uwolnimy tutaj ludzi, bo gdzieś są chyba pozamykani. Gdzieś oni mi się tutaj... O właśnie, proszę bardzo. I to dzieci, czemu tutaj są dzieci? Uciekajcie. Ten tutaj, widzę, się troszeczkę zamarł. To nic. Jeszcze mam do zniszczenia jedne zapasy gdzieś tutaj. Także chodźmy, zbierzmy je najpierw, później je zniszczymy.
I tak jak mówię, będziemy iść do Doliny Olimpijskiej i zobaczymy, jak tutaj to będzie wyglądać, bo tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, musimy dla Sparty wygrać Olimpiadę. Co? Zobaczymy, czy będzie zadaniem łatwym, czy zadaniem trudnym. Także wejdziemy sobie od tej strony, pójdziemy wpierw oczywiście do punktu widokowego w pierwszej kolejności. Dopiero później ewentualnie przyjmiemy te wszystkie questy, które... Znaczy nie ewentualnie, tylko na pewno przyjmiemy te pozostałe questy, jakie się tam znajdują. No i zaczniemy je sobie pomału wykonywać. Zobaczymy, ile nam to odcinków zajmie. A co później będziemy robić, to zobaczymy, bo to dosyć podejrzewam odległa przyszłość. Tam jeszcze trzeba będzie jakieś pytajniki poeksplorować. Pokój olimpijski. Uważaj, aby nie dać się przyłapać na przestępstwie do olimpijskiej. Ze względu na pokój, coś tam, coś tam. No właśnie, dlatego po prostu na razie, bo wstrzymam się od wykonywania jakichkolwiek pytajników. Bo też jakoś mocno tego nie potrzebuję. Jest ryzyko, że mnie wykryją. Lennon Dion. Okej. Ciekawa nazwa. Tak jak mówię, na początku wepchniemy się na świątynię Zeusa, na której... Dokładnie. No a my się wepchniemy, tak jak mówię, na sam szczyt tej świątyni, żeby sobie na początku zsynchronizować mapę. Zobaczcie, jak tutaj wygląda, a później rozejrzymy się i zobaczymy, jakie questy będziemy mieli tutaj do zrobienia. Raczej one konwencją od typowych założeń tej gry, czyli mordowanie przeciwników raczej się mocno różnić nie będą pod tym względem. No ale zobaczymy, być może twórcy wprowadzili jakieś nowe mechaniki specjalnie na tą okazję. Ale też przekonamy za chwilę, tam gdzieś się nam cienie trochę nieładnie bugują. No ale cóż, trudno. Gdzieś to jakoś tak dziwnie. Aha, bo tu pewnie jakoś dziwnie światło wpada, bo ta świątynia jest, że tak powiem, na przestrzał otwarta i ma jeszcze dziurę w środku, w dachu. No dobra, to skaczemy. I pierwsze zadanie mamy tuż obok, także chodźmy od niego zaczniemy, a później pójdziemy i poprzyjmujemy całą resztę. Cassandra, please. If these fools break the truce, thief! You're on to talk, you double-dealing dog! Okay, dobra, mamy Heroda. Nobody wants trouble here. You know what will happen to you both if you break the truce. Now, if someone can tell me what's going on... This dishonorable curse stole from me! Huh. You call me a thief? You're the thief! Enough! I'll ask the questions. If there's been a theft, why do you suspect each other? Because this... It's a matter of blood. Makar is from an eminent Vorian line. Mighty warriors, but rather austere. While Lelech is from Ionian stock. A grand tradition of artists and philosophers. You mean philanderers! Both sides are important. Spoken like a true Ionian. Herodotus, what's all this about? This scum robbed me! Scum! I am from an honorable family. Only a lowly Ionian would steal. I said Herodotus. Yes. It seems both their treasuries were breached and their valuables stolen. It seems unlikely they would rob each other at the same time. You have to find out who stole their drachmi. I can't believe they would do this to each other. Whatever their issues, they've always respected the Olympic truce. I'll find out what happened, and protect the truce. If you prove it's Makar, I will reward you well. As will I, if you bring me evidence of Lelech's double-dealing. And what if it's neither of you? Then, they will both reward you. Very well. Agreed. No dobra, tak jak mówiłem, te zadania raczej nie będą się różnić zbytnio. Drachmy i romans. Okej, to ciekawe, bo jakiś romans będzie tutaj w grze. No dobra, ale poprzyjmujmy jeszcze questów, a później się zajmiemy nimi i zobaczymy, które są warte uwagi i tak dalej. Hey, Mistyos, would you like to learn about your future? Thank you. I would like to know what the fates have planned for me. You would? Yes, of course you would. Everyone wants their future told by the great Uzo. Well, what is it? I see great things. Like what? You know, things. And it's going to be sunny tomorrow. Thank you, thank you. Tell your friends. What is it with the Olympics? Everyone's out to make drachmi. Palaka, my drachmi! Hey, stop! Thief! Hey, thief! Looks like Phoebe. And as nimble a thief. I have to find her.
Okej, okay, czyli mam ewentualnie złodziejkę do złapania. Dobra, chodźmy, gońmy za nią. W takim razie to jest troszeczkę bardziej pilne, mam wrażenie. Daliśmy się okraść i to bardzo głupio. Ale zobaczymy, być może coś ciekawego z tego wyniknie. Tylko musimy tą dziewczynkę dogonić. No widzę, daleko nie uciekła. Thief! Okej, okay, dobra. Thief. Just like Phoebe. No, just like Phoebe. Halo, no nie uciekaj, dziecko. Nic ci nie zrobię. Chyba. Gdzieś ty tu wpadła? You led me on a good chase, but I caught you. Hand it over. Hand what over? My drachmi. Give it back. Here, please, don't hurt me. They made me do it. I didn't want to. Honest. Hush. I'm not going to hurt you. I promise. But the captain will. Captain? Yeah, it's him that makes us do this. Us? The other street kids. Why is he making you steal? For the drachmi, stupid. You should be more polite to adults. Why? What have adults done for me? Fair enough. Sounds like the captain needs a good talking to. Don't talk, just hit. He even stole my mother's necklace from me. Says I'll get it back if I steal from him. It's all that I had left of her. I'll help you get your necklace. Why would you care? You remind me of someone. Someone very special. Dobra, czyli ewentualnie musimy iść pogadać z jakimś kapitanem, odebrać mu naszyjnik. Dobra, i to jest chyba w tym obozie, w którym już byłem, mam wrażenie. Tak jest, idealnie tam. Dobra, to zajmiemy się tym teraz, czy przyjmiemy pozostałe questy, których mam tutaj naprawdę dużo. Dobra, może zajmiemy się teraz, jesteśmy blisko wyjazdu tutaj z Doliny Olimpijskiej, także chodźmy. W sumie, jakbym pewnie przeszukał przez przypadek któregoś z tamtych dwóch kapitanów, to bym już miał ten naszyjnik, nie musiałbym tam teraz biec, ale cóż, trudno. Niech będzie. Chyba będziemy musieli po prostu jego ciało przeszukać, oni tam jeszcze powinni leżeć, raczej się nie zrespili, ewentualnie pojawi się tylko ten jeden kapitan, który ma ten item związany z questem, ale to zobaczymy za chwilę. Tak jak mówię, przeciwników tutaj w teorii być nie powinno, tak samo jak mieliśmy na przykład w tej fortecy tam wcześniej w Elis. Ale to zaraz się okaże. Mamy tutaj kogoś? Tak na pierwszy rzut oka nie widać, czyli pewnie nie. Wiedziemy sobie po prostu. Tak, widzisz, o, nawet tutaj. Mamy jego ciało, od razu przeszukajmy je sobie. This must be Maya's necklace. Malaka kept it on him. I should return to Maya. No i na szybko wracamy do Doliny Olimpijskiej. To było poza nią, także raczej tutaj nikt nie będzie miał problemu z tym, że narażyliśmy rozejm. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo to jakby poza tym terenem, a tam wcześniej nie udało mi się tego do końca po cichu zrobić przez głupi błąd. Ale tak jak mówię, chyba ten zakaz tutaj... tak, to chyba po prostu tutaj na terenie dosłownie tej lokacji, która się nazywa Dolina Olimpijska, w pozostałej części te zawieszenie broni za bardzo nie panuje. Także dobra, chodźmy, pogadajmy z nią i oddajmy jej ten naszyjnik. I got something for you. Thank you, thank you, thank you! What happened to Alopex? You know, the guy who distracted you while I nabbed your purse? I spared him. He's promised to help you and the others. Good, I always liked him. He used to share his food with us and stand up for us when the Athenian got mad. You'll do fine. Take care. Thanks for saving us from the Athenian. Now we get to keep everything we steal. Okej, to może trochę nieładnie kraść? Thanks for saving us from the Athenian. Dobra, ale ona mówi to dokładnie to samo. Nawet nie wiedziałam, że mieliśmy opcję zabicia tamtego gościa. No spoko. Niech będzie. Mamy tutaj za chwilę obok kolejne zadanie, także chodźmy sobie przyjmijmy ten spór, który tam się toczy pomiędzy tamtymi dwoma gościami, rozwiążemy sobie później. Na razie poprzyjmujmy resztę questów, bo być może one również będą równie króciutkie i szybkie jak ten, co teraz zrobiliśmy. Akurat do tego musimy wejść gdzieś do środka jakiegoś większego budynku, także chodźmy, zobaczmy, o co chodzi. O, Fidasz! Fidiasz, przepraszam. Pomogliśmy panu wcześniej, witam. Ah, you are a welcome sight. Your beauty brings light into the darkness of what has become my life. It's good to see you too, Fidias. Now, this is important. No one saw you come here, did they? No. Why? You're sure you weren't followed? Good, good.
They're out there, though. Watching. Waiting. Who's after you? The cult of Cosmos. Remember Athens? They never stopped hunting me, Cassandra. Why would they be after you now? They want me dead. Moving me here has only bought a little more time. I need your help. What makes you think you're in trouble now? The other day, I received a Scitali and a note. Someone left you a piece of wood and a letter. I can see why you're frightened. Oh, it's so much more than that. What's so special about a stick? It's not just any stick. The Scitali is used by the Spartans to send coded messages. Okay, so let's talk about your stick. Scitali! All right, Scitali. I need to get the code. Then I'll show you how it works. What did the message say? Look to your art. The King of Gods has a message to impart. Fantastic. That's not a message. It's barely passable as a riddle. It's obvious. The King of Gods. Zeus? Yes. And what am I? There's so many answers to that, but... I suppose you're a sculptor. Exactly! So, where do I need to go? The Temple of Zeus, of course! It's here in Olympia. The clue for the Scitali should be around the statue. Okay. If it'll put your mind at rest, I'll help. Thank you. Now hurry and look to the statue of Zeus in his temple to find the message. Once I have the clue, I can decipher it with the Scitali. Don't worry. I'll be back as soon as I can. No dobra, to od tego zaczniemy. Wracamy do świątyni w takim razie Zeusa. Zaznaczmy sobie od razu. This must be what Phidias was looking for. Phidias is paranoid. But maybe it's not all in his mind. Okej, dobra, także miejsce oznaczone mamy. Wepchnijmy się tędy, żeby było nieco szybciej. Chyba to nie jest żadna strzeżona lokacja, także nie powinno być z tym problemów, mam nadzieję. Po prostu musimy pójść do posągu, tylko czy tu jest wejście do tej świątyni? Nie jest, kompletnie z drugiej strony, świetnie, musimy to biegać naokoło. Jesteśmy blisko celu kolejnego, ale to za chwilę, bo to do tamtego drugiego zadania mam wrażenie. Także to może nieco później. A na razie chodźmy, zbadajmy posąg Zeusa w jego świątyni. Unbelievable craftsmanship. Much better than the statue in Kefalonia. Okej, co mamy po prostu... wspiąć się na posąg? Chyba tak. I proszę bardzo, mamy symbol. I should get back to Phidias, so he can decipher the message. Dokładnie, także chodźmy od razu. No dobra, zaznaczmy sobie to miejsce, które tam gra nam chce zaznaczyć. I need to talk to him. Okej. Porozmawiaj z zarządcą Pankrancjonu. Okej, dobra, to chyba to jakby główne zadanie, żeby wygrać te zawody, ale na początku zajmijmy się tutaj tymi wszystkimi innymi dodatkowymi rzeczami, które mamy do zrobienia, bo jak widzicie są one całkiem ciekawe. Spotykamy starych znajomych, też pomagamy ludziom porozwiązywać trochę problemów. Przynajmniej taki mamy zamiar, bo póki co jeszcze w sumie nic nie zrobiliśmy w kierunku znalezienia tych włamywaczy. Ale to już niedługo, a na razie skupimy się na tym, żeby pomóc dla Phidiasza, przepraszam. Także chodźmy, dajmy mu ten klucz odszyfrowujący i zobaczymy, co nam powie odnośnie tej zakodowanej wiadomości. So, what was the message? Did it give you the information you were looking for? In a manner of speaking, the message you gave me, I wrapped it around the rod. You wrapped it around your rod? Yes, the Scitali. It's ingenious. The right message for the right rod. Wrap the cloth around it and the letters should align, giving you the message. Yes, very interesting. But what did it say? It's directions. Well, don't keep me waiting. What did it say? It's a list of statues and there's something else, but it's not complete. Do you think the complete message will be revealed once all the statues have been visited? I would assume so. Someone's gone to a lot of trouble to ensure this remains a secret. Maybe it will reveal the identity of the ones who want to dispose of me. Will you help? Tell me what I need to do. There are three locations listed. Each region has a statue of some renown placed there. So it's safe to say that at each of these statues there'll be a clue? Yes, it'll be quite a journey. The statues are scattered all over. There's one near Kythira, another at Thasos, and also Samos.
O kurde, dobra, czyli to trochę dłuższy quest, jak większość questów w tej grze. Zaczynają się niewinni, a później trzeba biegać po całej mapie i szukać jakichś dupo rzeczy. What statue should I be looking for in Kythira? Oh, what an island! The birthplace of the goddess of love. How I wish I could go with you. It is a fitting place then to look for Aphrodite. Exactly. The island lies at the southeastern tip of the Peloponnese. You will find what we seek at Aphrodite's feet. What's in Thasos? Ah, a controversial statue indeed. It can only be the one of Theagenes from this northern isle. Theagenes? The Olympic hero. It's even rumored that Heracles himself was his father. He was exquisitely immortalized by the sculptor Glaucus of Aegina. What statue should I seek in Samos? Well, it's not exactly Samos or Lesbos, but a small island nestled between, in the bosom of the ocean, one might say. Stick to the statue. What is it? Why Poseidon, of course. It is as if you are watching the god himself holding back the waves. I should be on my way. This will take some time. Of course. But I am excited to see where this will lead. As am I. Stay safe, Phidias. You too. And return to me as soon as you have all the clues. Don't worry, I will. No dobra, na pewno wrócimy, ale dopiero jak je wszystkie poznajdujemy i znowu nam się przyjęły chyba trzy różne zadania z tym związane. Okej, zakłady niesportowe, tutaj też jakaś olimpiada i tutaj chyba też. Barnabas za granicą, o to może być ciekawy quest. Dobra, tutaj też możemy przeszukać te skarbce. Na razie poprzejmujmy w takim razie pozostałe zadania, być może one również będą troszeczkę mniejsze. No i zapewne wtedy dostaniemy tropy na kolejnych czcicieli, jeżeli nam dobrze pójdzie. Także chodźmy i tak jak mówię, przyjmijmy sobie teraz to zadanie, które mamy tutaj. Zobaczymy, na czym ono będzie polegać. I zobaczymy, czy uda nam się je teraz wykonać, czy sobie je na razie odpuścimy. Come on, place your bets now. Aletis has plenty of drachmi for you to win. Your pitch could use some work. You'd attract more customers if you sounded more enthusiastic. Everyone's betting against Pithecos. Rumor is he's off his game. If it's true, I'm going to be ruined. What if I recited a poem? One of Pindaros's, you know, to inspire him to greatness. Look, Pithecos is good, but he's not really that kind of athlete. All right. Let's hear your plan, then. Just go see what's wrong. See if there's a way to help him win. For Athens. For Drachmi. I'll see what's wrong with Pithecos. Thank you. I'll split the winnings with you if you can sort things out. No myślę, że możemy spróbować zrobić to zadanie. Tylko jeżeli to będzie wiązało się z robieniem z czegoś takiego nie fair play, to ja oczywiście sobie odpuszczę. Ale chodźmy, pogadajmy z nim, być może dowiemy się czegoś ciekawego i jakoś mu pomożemy. Pithecos, Aleti sent me to help you. Really? Can you perform wonders? On occasion. My luck is javelin. It broke. Can you fix it? Aren't you meant to use the official javelins? Yes, but it was my lucky one. I can't win without it. When you say lucky, you mean special. As in, made to give you an advantage. Look, my javelin was hollow as a reed and nearly as light. But it looked just like an Olympic one. If you really want to help, bring me another like it. And I'll win the games for Athens. And Aletis. Where would I find such a javelin? Well, you could buy one, I suppose. Do any of your fellow Olympians have special javelins? Perhaps. No nie wiem, to takie trochę oszukiwanie, jakby nie patrzeć. Także chyba sobie odpuszczę. All this for a stick? Get it yourself. Tylko to niestety nam nie pociśnie tego questa dalej. Także musimy go wykonać. No dobra. Have you had a change of heart? Will you get me a special javelin? It must be light as a feather. Don't worry. I'll get you a javelin. Thanks. Maybe I've still got a chance to win.
Szczepy można kupić albo ukraść. Niekoniecznie chcę to robić, w sensie idę kupię ten oszczep, ale na razie mu nie będę tego dawał, bo wydaje mi się, że no nie jest to fair play i nie muszę tego quest tak naprawdę robić, także ja na razie tylko wezmę ten oszczep, ale nie do końca będę go po prostu... Okej, tu go zapewne możemy ukraść, a kupić zapewne możemy gdzieś tam. No dobra. Tylko pytanie, czy ten kupiony to pewnie będzie właśnie jakiś taki level lżejszy, a tamte, które byśmy ewentualnie ukradli, w sumie to będą chyba te normalne. To może w sumie zobaczymy najpierw tutaj, skoro też jesteśmy w miarę blisko. To chyba też nie wiem, czy to jakby ludzie będą mieli z tym jakiś problem, jeżeli ja tutaj wezmę sobie taki jeden oszczep. This looks like it'll work. Okej. No spoko, ale nadal możemy iść kupić i zapewne ten, który tam kupimy, będzie specjalny i będzie właśnie lżejszy. Ale i tak, jeżeli będę miał opcję, to mu oddam ten oczywiście normalny oszczep, co by on nie oszukiwał tutaj, bo to bardzo nieładnie i nie po sportowemu. Drzewo olimpijskie, no spoko, ale i tak pogadajmy z tą panią kupiec tutaj. You sell javelins? Of course! Lucky you, I still have some left. With the games on, they sell out fast. But are they any good? The best! Fly fast and true, rest assured. But they'll cost you. I'll take one. Thank you! And may it fly far! Dobra, drachmi nie szkoda. Nie wiem, czy to jest dokładnie to samo, czy to jest coś innego. No w każdym razie, zastanawiam się, czy mu to dawać, szczerze. No dobra, wiecie co, ja sobie zapiszę grę i spróbuję z nim porozmawiać. Zobaczymy, czy będę miał wybór, czy mu to oddawać, czy nie, bo być może będę miał coś takiego. A jeżeli czegoś takiego nie będę miał, to na razie bym się wstrzymał z oddawaniem mu tego, dlatego w razie czego chcę mieć zapisaną grę gdzieś tutaj. Także mógł sobie cofnąć, także weźmy, zacznijmy właśnie od tego. Cofnijmy, okej. No i chodźmy, pogadajmy z nim. I got you a javelin. Good, let's take a look. Oto wspaniały oszczep. Przyniosę ci inny oszczep. If this javelin isn't good enough, I'll find another. Thank you. Okej, a teraz co mogę mu dać? I got you a javelin. Good. Let's take a look. Here. Take this. Hey, this javelin's amazing. Light, easy to handle, and most importantly, looks just like the real thing. I'm glad I could help. Go with Nike, my friend. I should find a lepis. Dobra, nie. A teraz wczytajmy grę i zobaczmy, bo jakby mu chadałem ten drugi, który miałem przy sobie. Ręczny zapis, tak, to bym chciał sobie wczytać. Bo to jest tuż przed tym. I damy mu w takim razie ten pierwszy, bo chyba Cassandra wyrzuciła ten, który był tym normalnym oszczepem. Także nie chcę mu tu dawać sztucznej przewagi, tym bardziej, że on walczy dla Aten. Co oznacza, że moglibyśmy mieć problem z wygraniem igrzysk, a tego oczywiście nie chcemy. Także chodźmy i pogadajmy z nim jeszcze raz. Zobaczymy, jak teraz ten dialog będzie wyglądać. Chociaż nie, dobre pytanie. I got you a javelin. Good, let's take a look. Here, take this. Hey, this javelin's amazing! Dobra, mamy dokładnie coś takiego. Dobra, poczekajmy chwilę i wczytajmy sobie w takim razie nieco wcześniej. Tutaj mamy jakiś automatyczny zapis, tu mamy jeszcze wcześniejszy i wydaje mi się, że ten będzie zanim poszedłem do tej pani, która sprzedaje te oszczepy. No bo w teorii jest, jeżeli wezmę oszczepy stamtąd, tamte powinny być normalne, tak? Takie, jakich się używa na zawodach. Także wydaje mi się, że to będzie lepsza opcja. A jeżeli dialog znowu będzie wyglądać tak samo, to wczytam grę i nie będę mu tego oddawać, żeby nie wspierać po prostu wysiłków Aten, bo potrzebujemy, żeby wygrała Sparta, ale oczywiście też potrzebujemy, żeby Sparta wygrała uczciwie, bez żadnego oszukiwania, po prostu my się postaramy jak najlepiej po prostu wypaść w tych zawodach. Przynajmniej taki jest mój plan oczywiście, ale zobaczymy, być może zostaniemy do czegoś zmuszeni. This looks like it'll work. No dobra, podniszczony oszczep.
No właśnie, to jest ten oszczep nieco gorszy, normalny, ale oddajmy mu go. Niech nie ma sztucznej przewagi. I got you a javelin. Good. Let's take a look. This is terrible. So heavy. Zeus himself couldn't throw it. The javelin is just a tool. You're the real winner. You didn't get all the way to the Olympic Games just to lose. Do you think so? I know so. Throw this javelin and prove your point. I'll do it. Thanks, Mystios. I should find Aletis. No właśnie, i teraz to wyszło dużo lepiej, także chodźmy pogadajmy z tym Aletasem i dostaniemy od niego pewnie jakąś nagrodę. Good, you're back. Get it done? Of course. Excellent. How about a little bet on our boy then? Dobra, postawimy coś. Nie postawimy nic. Chociaż... No dobra, mała kwota, w sumie mi nie szkoda. I'm not really the gambling type, but I'll give it a go. No, you're not. Hardly worth betting, but your loss. Don't miss the competition. I'll see you on the sidelines tomorrow. Okej, od razu zobaczymy wyniki. No spoko. Pogadajmy z nim. It's no use. Pythagoras lost. His javelin barely cleared his hand. I'm ruined. We all lost. You were meant to help. I don't know why I bother. No i dobra, moim zdaniem wyszło to dobrze, bo nie wygrał on przez jakieś oszukiwanie. Także wydaje mi się, że jak najbardziej dobrze to wszystko się tutaj rozwiązało. No i słuchajcie, na tym ten odcinek zakończymy, ponieważ mamy już ponad pół godziny. W kolejnym odcinku pójdziemy się z Barnabasem spotkać, zobaczymy co on tutaj robi w Olimpii, no a później pójdziemy wykonywać inne zadania, między innymi postaramy się znaleźć złodzieja. Tak czy siak w tym odcinku to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć. In my head. Yeah.